W dzisiejszym odcinku zajmę się infekcyjnym zapaleniem sierdzia, czyli ostrą bakteryjną chorobą, która zajmuje w sierdzie. Infekcyjne zapalenie w sierdzia to jest zajęcie w sierdzia przez bakterie, a bardzo rzadko grzyby. W sierdzie, czyli między innymi aparat zastawkowy, również zastawki sztuczne zajęte wnętrze komór, przedsionków, również czasami dużych naczyń. Połączeń naczyniowych, czy też ciał obcych obecnych właśnie w sercu. Na przykład elektrod stymulatora albo kardiowertera defibrylatora, również mogą być zajęte przez te właśnie bakterie. I te bakterie, które zajmują właśnie te elementy, te tkanki, uszkadzają je, niszczą, a razem ze sobą tworzą tak zwane wegetacje, czyli takie struktury, które pokrywają właśnie te tkanki. One są zbudowane z bakterii, z fibrylatora no i też substancji wytwarzanych przez bakterie, które tworzą właśnie taką warstwę, osłonkę, tak zwany biofilm. I co dalej się może dziać? Właśnie w wyniku tego te wsierdzie i te zastawki mogą być uszkodzone, może dochodzić do niedomykalności, może dochodzić do zwężeń, mogą powstawać ropnie okołozastawkowe, czy też właśnie przetoki, te wegetacje, które mogą być na zastawkach, no to one mogą być, ale również mogą się urywać, i w momencie, kiedy taka wegetacja w sercu na zastawce urwie się, może polecieć na obwód tętnicami, I w zależności w którym sercu, prawym czy lewym, oczywiście jamach serca części prawej czy lewej. Ale to się tak ogólnie mówi: serce prawe, serce lewe. Po której stronie zlokalizowana była ta wegetacja, która się urwała, no to tam może dać zator. Jeżeli poleci do płuc, to zator w tętnicach płucnych, jeżeli w obwodowych, gdzieś najczęściej ośrodkowy układ nerwowy, to może dojść do właśnie udaru niedokrwiennego i ropni w tym miejscu, ponieważ właśnie te wegetacje, ten materiał zatorowy jest to materiał septyczny, zawierający duże ilości bakterii, które mogą uszkadzać te tkanki, tworzyć ropnie tam, gdzie polecą. Dodatkowo jeszcze w wyniku infekcyjnego zapalenia w sierdzia, mogą pojawić się różne odpowiedzi autoimmunologiczne, jak Kłębuszkowe zapalenia nerek, czy inne objawy, o których powiem za chwilę. Jednak najczęściej infekcyjne zapalenie w sierdzia zajmuje zastawki serca lewego, zastawkę aortalną i zastawkę mitralną. Ale skąd tak naprawdę bierze się IZW? No, przede wszystkim najpierw w tym IZW, infekcyjnym zapaleniem w sierdzia, jest bakteriemia, czyli obecność bakterii we krwi i są te bakterie. Które najczęściej wywołują właśnie zapalenie w sierdzie. Dodatkowo są pewne stany, pewne choroby i zjawiska, które predysponują do rozwoju infekcyjnego zapalenia w sierdzie. Wśród bakterii Najczęściej są to gronkowce, paciorkowce, tak zwane paciorkowce z grupy Viridans, czyli zieleniejące. To są te paciorkowce, które głównie właśnie znajdują się w jamie ustnej, stąd też obecność jakichś takich zabiegów właśnie w jamie ustnej około dziąsłowych, czy też właśnie zepsutych zębów. Może też być e, czynnikiem predysponującym: enterokoki, e, bakterie gramujemyne, w tym taka typowa grupa HACEK. E, to jest akronim od H-A-C-E-K, od tych nazw tych dziwnych bakterii. E, no i często też nie da się ustalić etiologii, a czasami. No bo skąd my wiemy, jakie to bakterie? No bo podstawowym badaniem jest wykonanie posiewu krwi. Czasami te ujemne są posiewy, tak, że nie ma, nic nie rośnie z tego klasycznego posiewu, a to może wynikać właśnie z tego, że nietypowe bakterie albo też grzyby, jak Aspergillus czy Candida wywołały właśnie IZW. No i tutaj macie przykłady tych nietypowych bakterii, które mogą dać ujemne posiewy. Jeżeli chodzi o prodyspozycję, to przede wszystkim szczepienie protez zastawkowych, już przebyte w przeszłości IZW, wrodzone wady serca, immunosupresja, choroba reumatyczna serca, kardiomiopatia przerostowa, obecność ciał obcych, właśnie np. elektrod, stymulatora albo kardiowertera defibrylatora, czy też dożylne przyjmowanie antybiotyków i długie utrzymywanie cewników centralnych czy zaniedbania higieniczne też cewników obwodowych właśnie w leczeniu szpitalnym pacjenta. Jeżeli chodzi o objawy infekcyjnego zapalenia serca, to występują pewne objawy ogólne, wynikające po prostu no, z tego stanu septycznego: tak? wysoka gorączka lub mm, przewlekle y, pojawiające się stany podgorączkowe, złe samopoczucie, bóle mięśni, stawów, czy nadmierne pocenie się, brak apetytu, utrata masy ciała. W przypadku zajęcia lewej części serca tak? czyli wylewego przedsionka, lewej komory, zastawki mitralnej czy aortalnej no to mogą występować szmery niedomykalności właśnie tej zajętej zastawki. W przypadku dużych wegetacji może dochodzić na, szczególnie na zastawce mitralnej, może dochodzić do stenozy mitralnej i wszystkich jej objawów, mogą pojawić się objawy niewydolności serca wynikające właśnie z uszkodzenia zastawek, czy też objawy związane z zatorami w tętnicach, do których urwie się właśnie wegetacja. W tętnicach mózgowych wtedy udar, czy też jakieś dziwne zmiany zachowania, może pojawić się właśnie taki pseudotętniak zapalny, wynikający z tego, że te bakterie uszkadzają. Zają właśnie tą tętnicę, do której ta wegetacja poleciała, a ostatecznie może to doprowadzić do krwawienia śródmózgowego. Też zatory w tętnicach kreskowych, bóle brzucha, nerkowych, zaburzenia funkcji nerek, ocznych, niedowidzenia, obwodowych, właśnie bóle kończyn. No i też objawy naczyniowe, obwodowe związane czy to z wegetacjami, czy z odczynem autoimmunologicznym. Mogą występować plamy Janewaya, czyli takie wylewy na powierzchni skóry, czy stóp, czy rąk. One są akurat niebolesne, czy też takie wylewy krwawe pod paznokciami. Mówi się, że to jest objaw drzazgi, bo to wygląda jakby taka drzazga wbiła się pod paznokieć. Właśnie jako odpowiedź autoimmunologiczna mogą pojawić się guski Oslera. Czasami bardzo podobne do plam Janewaya, ale guski Oslera są tkliwe, bolesne no i w badaniu dna oka mogą pojawić się plamki rota, to są takie ciemne plamki, takie ciemne wylewy krwawe właśnie na siatkówce ale w samym środku mają takie przejaśnienia, tak jak widzicie na obrazku w przypadku zajęcia prawej części serca, no to są objawy związane z tym, że wegetacje z prawego serca urwą się no i polecą do, dojdzie do septycznych zatorów właśnie w tętnicach płucnych i mogą być to właśnie objawy przypominające czy zapalenie płuc czy zatorowość płucną, kaszel, bóle w klatce piersiowej o charakterze opłucnowym, duszność, krwioplucie, czy też objawy niewydolności prawokomorowej przy bardzo zaawansowanej, długotrwającym już tym infekcyjnym zapaleniu wsierdzia. Dlatego za każdym razem, jeżeli u pacjenta występuje gorączka, a dodatkowo objawy zatorowości, zawsze należy wykluczyć potencjalne IZW jako właśnie źródło tych zatorów. W badaniach diagnostycznych, które mają wykryć tam IZW, bardzo istotne są posiewy krwi. To są co najmniej trzy posiewy z różnych wkłuć, pobierane co 30 minut. I te posiewy muszą być pobrane na bakterie tlenowe, beztlenowe, przy też zlecaniu właśnie tych posiewów do laboratorium, warto zaznaczyć, że chodzi nam, że szukamy pod kątem IZW. A jeżeli pacjent do tej pory wcześniej był na antybiotykoterapii, no to warto, jeżeli stan pacjenta na to pozwala, odstawić na minimum dwa dni, a już ekstra będzie jak na cztery, antybiotyk przed pobraniem właśnie krwi na posiew. Bo po prostu no, to zaburza obraz, i przez to może być no, ujemny posiew nie dowiemy się tak naprawdę, co jest czynnikiem etiologicznym. W innych badaniach laboratoryjnych, no to przede wszystkim wyniki wskazujące na właśnie no, stan zapalny, bardzo intensywny, podwyższone OB, CRP, też niedokrwistość chorób przewlekłych, często normocytarna, normobarwliwa, ale ogólnie po prostu niedokrwistość, czy też krwinkomocz, białkomocz, wskazujące na kłębuszkowe zapalenie NEREK jako reakcję autoimmunologiczną towarzyszącą infekcji Zapaleniu w sierdzia. Badaniem obrazowym, takim najważniejszym w rozpoznawaniu IZW jest badanie echo serca przesklatkowe, ten skrót TTE znaczy Transtoracik echo no i możemy zobaczyć wegetację, uszkodzenia zastawek, czy też te okołozastawkowe ropnie, przetoki, tętniaki. Jeżeli mamy słaby obraz i mało widzimy w tym przekladkowym, należy rozważyć echo przez przyłykowe, wtedy to jest transesofagel echo, TEE. Również możliwe badania to TK też super widać powikłania okołozastawkowe w przypadku zatorowości płucnej wynikającej z DZW można pokusić się o angioteka czy też możemy w TK zobaczyć ropnie przerzutowe właśnie gdzieś również w ośrodkowym układzie nerwowym ale ośrodkowy układ nerwowy dużo lepiej nam zobrazuje rezonans magnetyczny no i właśnie te zmiany, czy te pseudotętniaki czy te obszary niedokrwienia no to czy, czy krwawienia możemy właśnie w MRI zobaczyć. Jeżeli chodzi o rozpoznawanie IZW, no to takie stuprocentowo pewne rozpoznanie mamy, jeżeli wyhodujemy drobną ustroje albo właśnie w badaniu histopatologicznym z takiej wegetacji usuniętej, czy takiej będącej przyczyną zatoru, czy materiału z ropnia, który został wycięty. W działaniu kardiochirurgicznym, no to wtedy jesteśmy praktycznie pewni, ale często jest, się dzieje tak, że mamy ten materiał do badania dopiero, nie wiem, po operacji, albo w ogóle to jest materiał sekcyjny, więc no, pewne rozpoznanie IZ-2, kiedy już pacjenta nie ma, no to nie jest fajne rozpoznanie, a możliwe rozpoznanie kliniczne jest na podstawie takich kryteriów, są kryteria duże, i te kryteria duże to są dodatnie wyniki posiewów i w szczekliku dużym, małym, obojętnie, którym tam są wyszczególnione takie podpunkty, ale one są dosyć takie wiecie, pomieszane, skomplikowane, że chodzi o to, że jeżeli są wyniki co najmniej dwóch posiewów i wyjdą bakterie typowe dla IZW, czy też tam nietypowe, ale wyjdzie serologia i coś tam, to coś tam, coś tam, to ten wynik jest dodatni i spełnia kryterium duże. Ale ogólnie jeżeli macie przynajmniej dwa wyniki posiewów dodatnie na bakterię typową dla IZW, no to jest kryterium duże. Yy, Drugie kryterium no to jest badanie obrazowe, jak echo, czy badania jakieś radioizotopowe w których widać zmiany okołozastawkowe czy uszkodzenia zastawek, vegetacje, przetoki, no to to jest duże kryterium, no bo widzimy, że w sercu dzieje się coś niedobrego, że przez te bakterie zostało zajęte właśnie w sierdzie Natomiast istnieją jeszcze kryteria małe i te kryteria małe to na przykład w wywiadzie choroba serca, która może predysponować do IZW albo stosowanie narkotyków dożylnie. Gorączka powyżej 38 stopni Objawy naczyniowe, tak jak zatory, septyczna zatorowość płucna, tętniaki zapalne, szczególnie w ośrodkowym układzie nerwowym, krwawienia wewnątrzczaszkowe, krwawienia do spojówek, objaw Janewaya, zjawiska immunologiczne, jak guski oslera, plamki rota, kłębuszkowe zapalenie nerek, czy obecny jest czynnik reumatoidalny we krwi. No i dowody mikrobiologiczne na koniec to są takie, które... Nie spełniają kryteriów dużych tego posiewu, co mówiłem, że one tam są. Na przykład to nie są takie typowe bakterie dla IZW, albo coś tam, albo tylko serologia jest potwierdzona, a nie wyhodowało się nic. No i w tym rozpoznaniu te kryteria są duże i małe, to zawsze trzeba spełnić jakieś. I praktycznie pewne rozpoznanie jest, jeżeli są spełnione dwa kryteria duże, czyli jest posiew, czyli wiemy, że bakteria we krwi jest. I mamy obraz, który wskazuje na uszkodzenie zestawek, wegetacji, i tak dalej, lub jedno duże i trzy małe, lub pięć małych, a prawdopodobne ro jest właśnie to rozpoznanie, jeżeli jest jedno duże i jedno małe, lub trzy małe. No, nie wiem, czy to warto zapamiętywać sobie na pałę. No, raczej, no nie. Najważniejsze, żebyście pamiętali o echo i o posiewach, tak? Jest jeszcze taki tak zwany nawrót IZW, czyli IZW, które wywołane zostało przez ten sam drobnoustrój w ciągu mniej niż 6 miesięcy po zakończeniu leczenia wcześniejszego IZW. A jak już mówimy o leczeniu IZW, no to jak leczymy? Podstawa leczenia IZW to jest po prostu antybiotykoterapia z hospitalizacją, która trwa od 4 do 6 tygodni, a na zastawce wszczepionej, sztucznej to jest nawet powyżej 6 tygodni. Na początku, zanim mamy wyniki posiewów już po pobraniu krwi na posiew, leczymy empirycznie, no i tu dużo zależy, czy to jest zastawka własna pacjenta i wtedy zależy, to jest ampicylina z kloksacyliną gentamycyną, ale wiecie, jakby nie uczycie się tego na pamięć, bo tak naprawdę każdy szpital jeszcze ma swoje mikrobiologia szpitalna wydaje swoje zalecenia no, na podstawie tego, jak wrażliwe są różne szczepy i w danych jednostkach chorobowych, jakie powinno się antybiotykoterapie stosować. No ale zasady ogólne są takie, że w przypadku, jeżeli to jest proteza zastawkowa, no to to jest wanko z gentamycyną, z ryfampicyną, czyli takie połączenie jakichś takich turbamocnych, a i ze dwóch zastawki własnej, no to ampicylina, kloksacylina, gentamycyna i warto pamiętać jakby co jest na co, bo te antybiotyki nawet dawane empirycznie... No są trochę celowane, bo w przypadku, jeżeli z hodowli, z posiewu wyjdzie nam grunkowiec, jeżeli on jest metycylino wrażliwy, no to dajemy te właśnie beta-laktamy, te penicyliny gronkowcowe, czyli oksacylina, kloksacylina, najczęściej właśnie kloksacylina, a w przypadku MRSA, czyli opornego na metycylinę to stosowana jest wankomycyna u pacjenta, ale jeżeli to jest zastawka sztuczna, to do kloksacyliny albo do wankomycyny dodajemy gentamycynę ryfampicynę. No to kojarzcie, że ta gentamycyna ryfampicyna to jest taki dodatek dorzucany, jeżeli jest proteza zastawkowa, a nie zastawka własna. W przypadku paciorkowców, no to wiecie, że na paciorkowce głównie stosowane są penicyliny i te, te klasyczne penicyliny, jak penicylina G, ewentualnie amoksycylina, no, czy już cefalasporyna trzeciej generacji, tak jak ceftriaxon w przypadku pełnej wrażliwości, a w przypadku ograniczonej, po prostu dorzucana jest gentamycyna do tych antybiotyków. W każdym wypadku, jeżeli u pacjenta występuje alergia na beta-laktamy, to wtedy odpada i kloksacylina, i penicylina, amoksycylina, tak, Cep też odpada, bo on również jest beta-laktamem, wtedy stosowana jest wankomycyna. I tak naprawdę nie chcę, żebyście zapamiętywali jakoś super dużo z tego, tylko pamiętajcie, że w infekcjach gronkowcowych. Jeżeli jest wrażliwy gronkowiec, no zazwyczaj pierwszy rzut to jest kloksacylina, w przypadku opornego wankomycyna, w przypadku paciorkowców to są penicylina, moksycyliny, czyli te jakby mniej wymyślne penicyliny. Tak i w przypadku sztucznej zastawki to są te trochę więcej i trochę bardziej skomplikowane i dłużej się to leczy. I w przypadku alergii zawsze koniec końców możemy się odwołać do wankomycyny. No i ta antybiotykoterapia trwająca 4 albo 6 tygodni albo więcej, no to jest podstawa w leczeniu IZW. Oczywiście cały czas pacjenta trzeba monitorować, temperaturę, od czasu do czasu echo, co się dzieje z tymi no, wegetacjami i tak dalej czy one się zmniejszają, znikają no bo niestety czasami też y, trzeba leczyć operacyjnie i natychmiastowe wskazania no to są obrzęki płuc lub wstrząsy wynikające z dużej niedomykalności lub dużego utrudnienia przepływu przez zastawkę wytworzenie połączeń między jamami serca i mamosierdzia a pilne to są inne: jakieś ciężka niewydolność wywołana wadą zastawki, czy jakieś bardzo długo utrzymujące się zakażenie, zajęcie struktur zastawkowych, bo jeżeli się wytworzył ropień okołozastawkowy, no to trzeba kardiochirurgicznie to usunąć. Czy jakieś bardzo duże wegetacje powyżej 10 mm, i jeszcze takie ruszające się, że jest duże ryzyko, że ona się urwie, no to też jest wskazanie do pilnego. Jeżeli w efekcie IZW mamy jakieś stenozę, niedomykalność zastawki, ale ona nie wywołuje ostrych objawów, nie wywołuje silnych objawów niewydolności serca, można pacjenta wtedy planowo, ale no, dokładne wskazania do leczenia no to również znajdziecie w szczekliku, no i też nie jesteście kardiochirurgami, żebyście mieli to wszystko spamiętywać. No ale jak się dzieje ostro, jak są ropnie, dużo wegetacje, ryzyko urwania, no to pamiętajcie, że jest możliwość, że kardiochirurdzy będą musieli zrobić ich job. A w ogóle najgorzej na świecie to jest jak z 2 przychodzi pacjent z wszczepionym stymulatorem albo innym właśnie takim czymś, bo, się, bo niestety trzeba te elektrody usunąć. I wtedy w przypadku stymulatora, no to jakąś taką stymulację przezkórną, czy tam czasową zastosować, a po czasie, po zakończeniu leczenia i IZW, najlepiej, no jak najszybciej trzeba, no to takie urządzenie pacjentowi wszczepić ponownie. No to, a najgorzej to, że trzeba to usunąć, prawda? Zwłaszcza, że często taki pacjent jest już kardiologicznie obciążony i wiek, i wszystko, no, nic dobrego, nic fajnego. To nie jest fajna, lekka choroba, tak. Warto też zabezpieczać się przed IZW i możliwym występowaniem i metody nieswoiste, to jest prawidłowa higiena jamy ustnej, odkażanie ran, erydykacja przewlekłego nosicielstwa niektórych bakterii, które mogą właśnie przechodzić do krwi. I dalej zakażać, czy też właśnie odradzanie pacjentom piercingu czy tatuaży, bo to zwiększa ryzyko właśnie przeniknięcia bakterii ze skóry do krwi, ograniczenie stosowania cewników do żylnych, zabiegów inwazyjnych, no to wszystko, co może wiązać się z tym, że bakteria przejdzie do krwi, no to jest metodą nieswoistą unikanie tego typu sytuacji i zapobieganie im. Natomiast są wskazania do profilaktyki antybiotykowej u pacjentów z infekcyjnym zapaleniem sierdzia przed zabiegami stomatologicznymi, które wymagają manipulacji w obrębie dziąseł czy też okolicy okołowierzchołkowej. Nie każdy wymaga profilaktyki. Są ściśle określone grupy pacjentów i po prostu szczególnie na pytaniach z Legdentu uwielbiają pytać, kto i potem jaka jest antybiotykoterapia? Przede wszystkim w przypadku protezy zastawkowej u pacjenta, przebytego IZW, wrodzonej wady serca, silniczej albo skorygowanej sztucznym materiałem, wtedy taka profilaktyka obowiązuje do 6 miesięcy, a jeżeli była skorygowana z jakimś tam przeciekiem, to też jakby no do końca życia, bo to profilaktyka obowiązuje. tak? Przy przebytym IZW, przy protezie, przy wrodzonej wadzie serca to do końca życia profilaktyka antybiotykowa w przypadku zabiegów stomatologicznych i to jest amoksycylina lub ampicylina zazwyczaj. Jeżeli jest pacjent uczulony, to klindamycyna i te trzy grupy pacjentów sobie spamiętajcie jakby w głowę wbicie, bo są o to pytania, że właśnie ich trzeba zabezpieczyć właśnie przed IZW przy okazji zabiegów stomatologicznych. Dzięki bardzo za ten odcinek, zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia.